Proszę Państwa, uchwała na druku numer 7. Bardzo proszę o wprowadzenie Pana Przewodniczącego Janusza Więcława. Wnioskuję się do prezydenta miasta Krakowa o podjęcie działań zmierzających do rozgraniczenia wysokości stawek czynszowych w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowomina na powierzchnię handlowo-usługową oraz magazynowo-piwniczą. Uzasadnienie: powyższe rozgraniczenie stawek wpłynie na uatrakcyjnienie i ożywienie rynku wynajmu lokali użytkowych będących w zasobach gminy Miejskiej Kraków. Dodam jeszcze, że jak Państwo na pewno wiecie, wiele lokali od wielu lat na terenie naszej dzielnicy stoi pusta. Próby ogłaszane przetargi przez urzędników miasta nie przynoszą żadnych rezultatów. Gmina ponosi koszty. W momencie, kiedy te stawki wyjściowe są nieatrakcyjne, takie rozgraniczenie na część handlową usługową, która wiadomo, przeważnie jest na powierzchni parteru i magazynowo-piwniczną, gdzie też magazyn może być z tyłu gdzieś ze złym dojściem, czy piwnica, gdzie też jest, no, zużywałbym, żeby wykorzystać ten lokal. Piwnice są duże, z tego co mam orientację, w tych lokalach. To może skutek być taki pozytywny, że jednak ktoś się skusi i my nie będziemy jako mieszkańcy ponosili kosztów utrzymania tych pustych lokali. A jeszcze tylko dodam, że komisja była jednomyślna, 6 głosów było. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pani radna Mitka. Ja chciałam się zapytać. Pani radna Ciężak. Czynsze na terenie naszej dzielnicy są bardzo wygórowane i nie tylko czynsze, bo również opłaty za media. To jest wszystko jakoś tak skupitowe stawki. Ja nawet dzisiaj rozmawiałam z biblioteką i oni mają niższe opłaty za wywóz śmieci, ale mimo wszystko nie jest to ani aneksem potwierdzone, ani liczyliśmy i to w żaden sposób to, co oni tam podają, suma za opłatę za wywóz śmieci się nie zgadza, więc boję się, zresztą to się na gminie zdarza, zaczyna, że przychodzą później rachunki tak wysokie, że ludzie zaczynają budować lokale, ponieważ powody ich opłaty za śmieci, CO, następnie wodka plus czynsz powodują, że nie jest ich stać na utrzymanie takich lokali. Dlatego pytam, kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy, czy miastu się w ogóle opłaca, żeby lokale użytkowe stały miesiącami, a czasem nawet latami puste. I na pewno to jest z budżetu miasta Krakowa opłacane. Czy nie należałoby się pochylić nad tym, szczególnie radni miasta Krakowa i zrobić jakąś taką kalkulację, żeby była przyzwoita do działalności danego lokalu, no bo to jest zamykanie lokali. Tymczasem wszystkie, powiedzmy, makety są pozwalniane od podatków i nie wiem, czy tam czynsze nawet płacą, a jeśli płacą, to niewielkie kwota. Także właściwie naszych tutaj ludzi, którzy prowadzą tą działalność w różnych branżach, zmusza się taką sytuacją do likwidowania lokali i usług i tak zwanych puste stanów na terenie naszej dzielnicy, bo już nie wchodzę w inne dzielnice. I chodzi o to, żeby jednak zarząd wystosował pismo i zapytaniami tego rozwoju, co tutaj stawiam. Dziękuję. Dwie kadencje temu byłam na spotkaniu osób wynajmujących lokale użytkowe od gminy. Oni są zrzeszeni też jako stowarzyszenie, spotykają się regularnie. I oni już dwie kadencje temu wnioskowali o to, żeby była nowa huta oddzielną strefą, jeśli chodzi o stawki czynszowe. Żeby nie były to takie jednakowe stawki, jak na przykład w innych częściach Krakowa. Ponieważ uważają, że to po prostu one są za wysokie, nie ma takich obrotów. Chciałam tylko przypomnieć, że no, myślę, że jeden z niższych czynszów za lokal użytkowy to jest 20 tysięcy. Oto wychodzimy od 20 tysięcy, czasem jest nawet 60 tysięcy miesięcznie. To jaki to trzeba mieć utarg, żeby po prostu za ten czynsz zarobić? A oprócz tego jeszcze idą media, trzeba jeszcze ludziom tą chociaż minimalną pensję wypłacić. Po prostu to, dla mnie to jest po prostu, podziwiam bohaterstwo ludzi, którzy się jeszcze utrzymali na tym rynku.
No a teraz ta sytuacja to jest, co teraz się dzieje ze skarbnicą, to już jest skandal. No proponuje się pani obejść przepisy, żeby założyła stowarzyszenie, wówczas prezydent obniży ten czynsz za to wysięgarkę. No ale to jest naprawdę, to nie jest normalne. I to jest coraz, niestety coraz gorzej. Bo już wtedy oni mówili dwie kadencje temu, że jest tragicznie, to ja nie wiem jak teraz musi być. Pewnie wszyscy już po was byli wyzwani. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, została poruszona tematyka skarbnicy. Ja zacytuję wywiad z panią Anną Włodarczyk z Głosu Nowogórskiego z 14 lutego, gdzie jest takie pytanie zadane przez panią redaktor. Coś się jednak zmieniło, dlaczego skarbnicy grozi zamknięcie? I odpowiedź pani Anny Włodarczyk jest następująca. Mówi się o wysokim czynszu, ale nie on jest decydujący. Nadzwyczajnie w świecie brakuje nam klientów. Żeby zarabiać, musimy po prostu sprzedawać więcej książek. Żeby tak się dzieje, trzeba ludzi, a tych przychodzi do nas coraz mniej. Co więcej, zdarza się, że przychodzą, oglądają książki i idą kupić je w internecie. Moim zdaniem na rynku książki panuje ogromny bałagan. I chciałbym przytoczyć jeszcze jedną wypowiedź z tegoż wywiadu. Czy zatem nasza nowicka skarbnica przetrwa, a może w ogóle księgarnie stacjonarne są gatunkiem na wymarciu? Co do księgarni stacjonarnych, chyba rzeczywiście nie mają większej przyszłości. Proszę popatrzeć na znajdujące się na rynku sieci księgarskie. Sprzedaje się tam mnóstwo innych rzeczy. Książki stają się produktem dodatkowym. Co do skarbnicy, na pewno nie przetrwa w obecnej formie. Nie ma możliwości utrzymania księgarni na tak dużej powierzchni. Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli i uda się wykopić lokal, zanim dostanę wypowiedzenie, na księgarnię przeznaczona zostanie tylko pomieszczenie znajdujące się po prawej stronie od wejścia, tam gdzie do tej pory znajdowała się księgarnia techniczna. Pozostałą część lokalu planuję wynająć, pozwoli to spłacić kredyty. Chciałbym Państwu powiedzieć, że księgarnia ma najniższy czynsz, jaki może mieć w tym momencie. I ten czynsz nie był rewaloryzowany bodajże od 2004 roku, z informacji, które posiadam. Ale dokładnie taką informację mogę przedstawić na kolejnej sesji Państwu. Również mogę powiedzieć tutaj, że pani rzeczywiście, Anna Włodarczyk, wystąpiła o wykup tego lokalu i chce go w tym momencie wykupić. Jak Państwo słyszeliście, jeżeli lokal zostanie wykupiony, nie ma żadnej gwarancji na to, że będziemy mieli tam w tym momencie lokal, który jest skarbnicą, czyli księgarnią. A lokal skarbnicy jest, proszę Państwa, lokalem będącym jednym z trzech, czterech najbardziej atrakcyjnym miejscu placu centralnego. Ja chciałbym to wyjaśnić w mediach, również niektórzy radni używają tutaj tego argumentu, że należy bronić skarbnicy. Proszę patrzeć na fakty. W tym momencie sama pani Anna Włodarczyk tutaj mówi o tym, że nie czynsz jest problemem, tylko problemem jest to, że my sami jako Nowokucianie nie chodzimy i nie kupujemy książek w tej księgarni. Więc to, jak Państwo widzicie, to jest nasz duży problem. Drugim naszym dużym problemem jest to, że także my jako Nowokucianie nie chodzimy do restauracji stylowa. I też ten lokal, proszę Państwa, wcale nie jest lokalem, który stoi na bardzo dobrym poziomie właśnie w zakresie przynoszenia zysku. Też został ten lokal objęty programem związanym z wykupem, ponieważ pani właścicielka także wystąpiła o jego wykup. Czyli złożyła papiery o wycenę i o wykup tego lokalu. Więc jak Państwo widzicie, lokale nam się lokale będą przekazywane do prywatnych rąk i tak naprawdę nie będziemy mieli my jako mieszkańcy żadnego wpływu na to, co się w tych lokalach dzieje. Zawsze trzeba sobie odpowiedzieć, czy to jest dobre, czy to jest złe rozwiązanie. Patrząc na działania rynku, jak najbardziej dobre. Patrząc z punktu widzenia życia naszego jako mieszkańców, no możemy mieć tam różne działalności gospodarcze, które będą ewentualnie tam prowadzone, bo nigdy nie będzie w stanie zagwarantować, że będzie tam tak jak teraz księgarnia. Może to, co pani radna tutaj powiedziała, stowarzyszenie
które by działało w tym lokalu, może by było wyjście, żeby ten lokal mógł być takim, na który gmina będzie miała jakikolwiek wpływ. Na dzisiaj po wykupie ten lokal będzie tylko lokalem prywatnym. Proszę o tym pamiętać. To jest głos Nowochódzki, 14 lutego, wywiad z panią Anną Włodarczyk, właścicielem wam księgarni Skarbnica. Ja jeszcze chciałam na głosem w tej sprawie. Ja mówię, że po prostu czynsz nie jest adekwatny do obrotów i dlatego jest taka sytuacja, bo przecież nikt by nie narzekał, gdyby czyli wiadomo, tu są słabe obroty. A te lokale są ogromne. No i niestety czynsz jest bardzo wysoki, a obroty są no, niskie. I nie mówcie mi, że ktoś ma jakieś super wysokie, może jakaś sieciówka, jakieś, nie wiem, Polomarket, że tam ma obroty, ale większość to ma takie obroty zbliżone do siebie. No niestety taka sprawa. Ale ja najbardziej, ja się zgadzam z panią radną, dlatego przedstawiliśmy taki projekt uchwały. Tylko że chciałem wyjaśnić sprawę skarbnicy, która przez media się przetoczyła, była w mediach nawet ogólnopolskich, ale nikt tam nie mówił, że skarbnica ma być wykupiona przez dzisiejszą właścicielkę. Jaki jest stan faktyczny tej sytuacji i gdzie też pani Anna Włodarczyk mówi, że nie problemem jest czynsz, który w jakiś tam sposób ogranicza jej dochody, tylko problemem jest to, że nie przychodzą, klienci nie kupują. Zgadzam się z tym, że rzeczywiście czynsz w innych lokalach użytkowych w Nowej Hucie powinien być dużo, dużo niższy. Wiemy również, że lokale w Nowej Hucie, szczególnie w tej starszej części, są, proszę Państwa, niestety lokalami, w których jest część handlowa i część piwniczna. Stąd wnioskujemy o to, żeby rozgraniczyć to, co jest częścią piwniczną i to, co jest częścią, proszę Państwa, sprzedażową, z uwagi na to, że tak naprawdę zarabia się na części sprzedażowej, ona przynosi zyski przedsiębiorcy, a nie zarabia się na części piwnicznej, bo dziś tak naprawdę w wielu sklepach nie ma magazynu, bo magazyn jest na części sprzedażowej, bo nie ma potrzeby gromadzić towarów na sprzedaż, tylko po prostu rotuje się tą sprzedaż i przychodzą nowe produkty, które ustawia się na ekspozycji i się sprzedają. Więc po co aż taki wysoki czynsz za część sprzedażową również płacić za tą część magazynowo-piwniczną. Stąd chcemy na to zwrócić uwagę, bo to jest bardzo istotny problem i też oczekujemy tutaj konkretnych działań ze strony pana prezydenta, ale i również radnych miejskich, aby rzeczywiście doprowadzić do zmiany. Ponieważ jak państwo wiecie, jest bardzo wiele lokali użytkowych, które stoją puste, a to nie jest w interesie gminy miejskiej Kraków i mieszkańców, żeby te lokale stały puste. Lepiej, żeby one zarabiały na siebie, niż gdy miały być pustostanami. No, mamy jeszcze kilka takich przykładów, które też są nie do końca, mogłoby się wydawać, takimi przykładami, które funkcjonują, ale niestety, jak Państwo wiecie, lokal na osiedlu szkolnym, w którym na przykład jest bardzo duża naliczona opłata za wodę, lokal na osiedlu zielonym, gdzie bardzo duże są opłaty za śmieci, też niezrozumiałe, też staramy się to wyjaśnić w tym momencie, ale jak Państwo wiecie, no śmieci są naliczane tutaj przez wspólnoty mieszkaniowe, ale należałoby, aby to było naliczane w sposób zrównoważony i dla lokali mieszkalnych, i dla lokali tych, które są lokalami użytkowymi, prawda? Bo to ma przynosić zysk jednym i drugim. Czy ktoś z Państwa jeszcze głos w dyskusji? Bardzo proszę. Pani radna Rusinowska. Jeszcze takie dwa słowa, ponieważ akurat pracuję w handlu i chciałam powiedzieć o tych czynszach. Są naprawdę bardzo wysokie na nasz sklep. Jest to zespołem, który istnieje ponad 100 lat. Trzymamy się, bo trzymamy się, ale tak jak mówimy, obroty spadają z dnia na dzień i no nie chcę mówić, który sklep, ale jeżeli miesięcznie płacimy 35 tysięcy, no to proszę sobie wyobrazić, ile bez mebli, samego czynszu. Więc piwnice, z tego co wiem, mamy 50%, płacimy piwnice, tak? Ale trzeba by sprawdzić, czy to nie powinny być objęte wszystkie, jeżeli chodzi o piwnice, bo
magazyn jest co innego, a piwnica jest co innego. Więc bardzo bym się ucieszyła, gdyby faktycznie te stawki i ta strefa była no po prostu jedna z najniższych, jeżeli chodzi o starą hutę. No bo niestety klient jest też niebogaty, raczej biedny. I dlatego tak jak jest i może też dojść do takiego momentu, bo jeszcze żyjemy i ale te opłaty będą spadać, a czynsze będą rosły, a zawsze rosną o jakąś inflację w każdym roku, no więc to jest już kilkanaście tysięcy, a powierzchnie są bardzo duże. Więc bardzo żebyśmy się właśnie o to starali i zaczęli dbać o tą naszą przynajmniej starą. Dziękuję bardzo. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze jest ten jeden argument, który powiedziała Pani Radna. Wielkość lokali, u nas te lokale są bardzo duże. Pani starosta. Ale właśnie mieszkańcy starej części Nowej Huty uważają na tym, że w momencie wykupienia lokalu zabytkowego, on bardzo często jest wystrój zabytkowy, właściciel zmienia ten wystrój, niszczy zabytkowe elementy i że to też powinniśmy brać pod uwagę. I tu jest pewien problem, ponieważ proszę Państwa, wszystko co jest objęte układem urbanistycznym, konserwatorskim, to tylko jest to, co jest na zewnątrz. Czyli proszę Państwa, układ związany z tym, jaki jest kształt okien, drzwi wejściowych, to są te elementy, które są objęte tym układem. Nie są objęte tutaj w tym zakresie rzeczy, które są wewnątrz niestety. No i jeżeli ktoś wykupi lokal, to tylko jego dobra wola, czy on zachowa ten wystrój, czy też nie zachowa tego wystroju. To mamy doskonały przykład, proszę Państwa, cepeli i wystroju obok lokalu, który jest obok cepeli Orange, tam jest, tak, prawda? To już, już Państwo wiecie, że już tego nie widać, prawda? Ale tak samo te elementy, które na przykład były kiedyś w innych lokalach, tak? Czyli na przykład banku na centrum A. No, Serowit to może był lokal później powstający, ale też tam były pewne elementy już po tej renowacji nowoczesnego Serowitu, jak Państwo pamiętacie. A dzisiaj już tam nie ma nic z tego, bo to jest przerobione w ogóle też już na dwa czy trzy lokale, prawda? Więc to niestety te działania są takie rozrzucone w tym zakresie. No, też jest pytanie, czy my jesteśmy w stanie jakoś temu zaradzić? No, proszę Państwa, tak, ale budynki musiały być wpisane do rejestru zabytków. To wtedy całość by była objęta. Wiem, że konserwator nosi się z tym, żeby niektóre budynki Nowej Huty, szczególnie te w okolicach placu centralnego, wpisać do. Pani Radna. Jeszcze chciałam poruszyć sprawę takich budek z drobnym handlem. Ja wiem, że myśmy o tym dyskutowali, też tą kontrowersję, jedni radni są za, drudzy przeciw. Posłużę się przykładem handlu z warzywami tu w okolicy bloku 4 i 5 na osiedlu Centrum B. Ten pan, który handluje na takim dotychczasowy sposób, czyli stragan i dwa parasole, płaci tyle, że go na to stać. Starał się o budkę na takich dwóch półkach o charakterze, w wyglądzie, tak jak tutaj dyktuje miasto. I proszę sobie wyobrazić, że to, żeby to stało na tym samym miejscu, ale o wiele estetyczniejsze, musi płacić około 20 tysięcy rocznie. Więc on powiedział, że on takiego czegoś estetycznego nie postawi, chociaż mógłby handlować cały rok w tym i mieszkańcy by się pewnie cieszyli. Nie postawi, bo go na to nie stać, będzie handlował na takim niezbyt estetycznym, a wręcz brzydkim straganie. To jest też jakby dodatkowy problem takiego drobnego handlu, bo nie wszystkich stać na lokal, nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić, a też muszą z czegoś żyć. Więc to tak jakby dodatkowa sprawa, jakby kamyczek do jeszcze tego koszyczka z problemami handlowców. Dziękuję bardzo. Nie widzę głosu w dyskusji. Tak jak przechodzimy do głosowania. Proszę Państwa, kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały na drodze nr 7, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radny jest przeciw, kto się wstrzymał, dziękuję bardzo. Proszę o podniesienie ręki.